Witam Was serdecznie, Panie i Panowie. Jesteśmy w Cube Drafcie, świątecznym Cube Drafcie nagrywanym na potrzeby serwisu psyatok.pl i gamesmasters.pl. Cube Drafty, oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, są to drafty, w których jest po prostu w zasadzie same dobre piki, prawda? Wszystkie karty są bardzo dobre w tych draftach i chciała wybierać z tych dobrych kart coś co chcemy jakby najlepszego wycisnąć z deka. Jest to albo zwykle jakieś agro, bardzo szybkie, albo jakiś kontrolny dek. No, nasz pierwszy pick wydaje się być raczej kontrolny, bo tutaj chyba najlepszą kartą chyba jest, myślę, Sphinx. Wydaje mi się, że go zabiorę. Także pójdziemy bardziej w kierunku jakiejś niebieskiej kontrolki. Tak mi się wydaje, przynajmniej na razie. No właśnie, i kolejną świetną kartą do tego jest Sower of Temptation. To jest koleś, który po prostu wchodząc daje kontrolę, przejmujemy nad stworem oponenta. Naprawdę silny ziom. Bardzo dobre jest też oczywiście Gifts and Given, dobieranie kart de facto. Też karta powiedzmy, nazwijmy to karta legenda, bo jest tych kart tutaj legend bardzo wiele. Ultimate Praise is OK, Journey to Nowhere. No wiadomo, no generalnie te landy wszystkie, Volra Stronghold, bardzo silny land. Ale wydaje mi się, że na razie jednak Sower of Temptation będzie najlepszy. I znaczy wydaje mi się, tak naprawdę ja nie znam, jakie są karty, prawda, do końca w tym cubie, także nie jestem w stanie do końca stwierdzić, czy właściwie wybieram, ale wydaje mi się, że niebieski zawsze jest warto brać. No i tutaj mamy Veldaken Shackles, czyli po prostu kolejne przejmowanie stworów. All is Dust, Mass Removal. Venser, dosyć silny Planeswalker, aczkolwiek nie jakiś niesamowicie wybitny. Exalt Angel, bardzo fajny finisher. No, Remand, ok, kontra, ale wydaje mi się, że jednak Shackles są najlepsze. Być może nawet skończymy w Mono Blue, jak się uda, chociaż jak widzicie, nie jest to takie super pewne. Archangel of Tune oczywiście jest ok, ale myślę, że akurat w Cube to nie jest jakiś niesamowity ziom. Bloodline Keeper jest bardzo potężny, to jest na pewno. Generalnie ta paczka jest mega silna. No, Finksy są bardzo silne, Cloudscape jest dobry, Dungeons Guys są bardzo dobre. Ciężki wybór. Revelark jest też bardzo potężny. Wydaje mi się, że zabiorę Revelarka właśnie. Bardzo fajnie działa Sower of Temptation. Jest kolejnym fajnym latakiem. Granie UW myślę jest dobrym pomysłem generalnie, więc no właśnie, dostajemy kolejnego kozaka. Hero of Bladehold. Figurka jest też bardzo silna, Chilighting oczywiście, Spectral Procession. Są wszystko bardzo dobre karty. Wysuwam Shapeshifter, też bardzo silne. Ale wydaje mi się, że jednak Hero of Bladehold jest najsolidniejszy tutaj dla nas. Problemem na razie jest to, że mam bardzo mało tanich dropów, tak? To może być duży problem. Mam nadzieję, że te karty, te takie białe removale jakieś będą wracać. Aczkolwiek no nie wierzę w to do końca. Tam był Journey to Nowhere. Był jakiś chyba jeszcze Remand, który byłby fajny dla mnie. Generalnie coś, co pozwoliłoby mi właśnie wczesne tury przetrwać. I taką kartą pewnie jest Path to Exile. Ten gość jest bardzo silny też na pewno. Robi to kany co turę. Nether Void. Dobrze, weźmiemy sobie Exile'a. Path to Exile. To jest karta, która czasami potrafi być obosieczna, bo jednak daje gościowi land. To czasami jest problemem, ale generalnie zagrywając ją w late game raczej wiele opcji oponentowi nie damy, a mamy opcję zabić mu bardzo dobrego stwora, prawda? Więc
Widzę, że zielony bardzo mocno krąży. Nikt nie zbiera chyba rampy, ponieważ mamy Avenger of Zendikar, bardzo silny koleś. Dla nas jest potencjalnie Willbender, albo właśnie kontra tego Zendikara. Wydaje mi się, że jednak skontruje Zendikara. To jest naprawdę gość, który wygrywa gry. Oczywiście jest drogi i to jest pewien problem. Okej, tutaj to się dzieje. O właśnie, jest drop za 2 mana. To jest dobra informacja dla nas. No jest to oczywiście znowu parę dobrych kart. Garuk, jakieś lewiatany i tak dalej, ale myślę, że jednak pielgrzym dla nas będzie wybawieniem, bo nie mamy nic na niego. Poza tym to jest oczywiście Lifelinker, prawda? Więc Lifelinker zawsze jest w cenie. No i niesamowita niespodzianka, wrócił Flicker Wisp. To jest naprawdę dobra karta. Oczywiście Kami też byłoby fajne, ale myślę, że Flicker Wisp jest o tyle silniejszy, że tutaj nie ma co dyskutować. Szczególnie, że się kombuje, prawda? Świetnie z Revelarkiem. No można przełożyć Pielgrzyma ostatecznie, jest naprawdę niezły. Na razie tak naprawdę to nie jestem w stanie stwierdzić, czy gram niebieskim, czy czymś innym, bo mam te dwa niebieskie piki wzięte wcześniej, ale w sumie tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, czy będę grał niebieskim w tym momencie drafta. No i wrócił Journey to Nowhere, co jest naprawdę super informacją. No to jest opcja na szukanie, oczywiście, na szukanie Shackli, ale wydaje mi się, że jednak Journey to Nowhere jest lepszą opcją. Szczególnie, że tak jak powiedziałem, nie jestem przekonany, czy będę grał niebieskim i jak mocno będę grał tym niebieskim. Tutaj zdecydowanie Pernicious Deed, karta, która jest bardzo bolesna. Nie tylko dla mnie, wydaje mi się, że generalnie po prostu. I tutaj albo Stranglegeist, albo Epochrush Sight. Wydaje mi się, że no, Geist oczywiście jest chyba ciekawszy, ale jednak Epochrush Sight jest po prostu o wiele łatwiejszy w zagraniu, więc no i to jest też bardzo dobra karta, więc myślę, że no oczywiście wraca jeszcze z Revelarka, prawda, tam coś jakieś tam różne inne kombo się z nią można kombinować, no i też wróciła figurka, super, kolejna bardzo dobra karta, także na razie jestem bardzo zadowolony, jeszcze nie wiem, czym gram oprócz białego, białego gram na pewno, natomiast na razie tak naprawdę mogę grać równie dobrze zielonym, jak i niebieskim, jak i w ogóle zupełnie zmienić kolory, iść bardziej agresywnie. No zobaczymy. To jest właśnie fajne w tych cubach, że no tak naprawdę też człowiek sobie przypomina masę kart, które gdzieś tam kiedyś, prawda, gdzieś tam kiedyś one były grane, gdzieś miał z nich wielką radość, fajnie się nimi grało, a potem one oczywiście gdzieś tam już poszły w zapomnienie, w odstawkę. I oczywiście teraz możemy tutaj to do nich wracać. Poszukaj swojej biblioteki po 3 karty. No ciekawe. Ta intuicja jest ciekawą opcją. Pryzm jest taki sobie, myślę. Bunsa to jest ciekawy na pewno. Balans. Kurde, balans. No, ta paczka nie jest jakaś szczególna. Upheaval na pewno jest bardzo silną kartą. Ale to jest jakby taka karta bardziej do rampy. Wydaje mi się, że zabiorę sobie Bunsa Tyra. Nie wiem, wydaje mi się być naprawdę dobrym gościem po prostu. Tutaj... 3 Planeswalkerów. Z niebieskich nic poza Brainstormem. Generalnie wydaje mi się, że ten niebieski pójdzie w odstawkę i spróbujemy iść w biało-zielone. Z tego co widzę, ewentualnie mogę zabrać tego Domry i Radę. Albo może Sygnet? No, znowu jest masa opcji. I niewiele czasu na wybór. To jest też rzeczywiście dobre. -5, -5. Garuk jest troszkę słaby. Myślę, chodzi o to, że jest po prostu... Manę ma bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemną.
Myślę, że zabiorę sobie... Dobra, spróbuję tego Garuka. Nie wiem, no zobaczymy. Bonfire of the Damned, jasne. Dlaczego nie? Wraciak, Nakatl, Talia, Bruchland. A ten Bruchland może wróci. Wydaje mi się, że biało-zielony to nie jest popularne połączenie. Szkoda mi tego niebieskiego, no ale tak naprawdę nic nie idzie w niebieskim. To nie jest jakaś karta, którą mogę wziąć ponad, myślę, czy wraciakiem, chociaż wraciak dla mnie akurat nie jest jakiś super. Nakadl jest bardzo fajny na pewno. No i Talia. Wydaje mi się, że Talia będzie najlepszym pikiem tutaj. Erebos, Savanna Lions, Charles Agent, Kaskada. No ciekawa karta, to jest jakaś karta, która jest chyba jakaś nowa, ja jej osobiście nie znam, powiem szczerze. Metal Worker. Okay. Call of the Heart jest też opcją na pewno. Days jest opcją. Nie wiem, wydaje mi się, że zabiorę sobie Thornscape Battle Mage. Bo to jest kolej, której naprawdę... O proszę, Voice of Resurgence to jest karta, którą na pewno chcę zabrać. Tutaj w ogóle jest dużo tych takich fajnych kart dla mnie. Knight of Glory. No wychodzi na to, że po prostu będę bardziej agresywny niż sądziłem na początku. No i tutaj myślę, że Ayani kontra Icedic Slime. Icedic Slime jest naprawdę świetną kartą. To jest naprawdę świetna karta w tym formacie. Scrubland oczywiście nie jest dla mnie istotny. Cała masa czarnych kart niepotrzebna. Wydaje mi się, że jednak wezmę Ayaniego. I spróbujemy naprawdę iść tak w taką agresję biało-zieloną. O proszę, Bloodbraid Elf. No to jest karta, którą fajnie mieć w deku na pewno. Telonid Hermit. To też niezły. No i oczywiście Sun Titan jest też bardzo silny. No wydaje mi się, że nie jestem w stanie chyba tego Sun Titana podarować. Jest chyba zbyt dobry, żeby go nie wziąć. No, chciałbym też tego Bloodbraida jako splash. Ale myślę, że Sun Titan po prostu jest znacznie lepszy dla mnie. No i tutaj Fate Feeders kontra Miran Crusader. Fate Feeders oczywiście jest bardziej defensywną kartą, nastawioną na jakiś tam, może takim removalem. Miran Crusader jest po prostu naporowcem, bardzo silnym. Obie te karty są naprawdę porównywalne i obie bardzo dobre. Wydaje mi się, że jednak wezmę bardziej agresywnie, czyli Miran Crusader. Okej, to nie ma już nic specjalnego. Na pewno nie za bardzo ktoś gra agresywnym Borosem czy Monoredem, ponieważ to są same karty do Monoreda. No my sobie zabierzemy... No niech będzie Bogard Ramgang. Chociaż nie będę nim grał pewnie, ale niech będzie. No i wrócił od domu Liradę, ciekawe. To jest dosyć silna karta. Szczególnie w deku, który ma dużo stworów, tak nasz. Jest to na pewno opcja na splash. Ewentualnie możemy zabrać jakiegoś typa taniego, żeby po prostu jeszcze podkręcić tempo. A wydaje mi się, że zabiorę sobie z tego względu właśnie Legionistę. Bruchland kontra Wild Nakat. Jeszcze Taiga. Ech. No zabiorę chyba tą Taigę. Mam tam parę opcji na jakieś splasze czerwone. Dobra, Savanna Lions. Tutaj bym chciał zabrać. Jeśli mi tylko pozwoli Magic Online. No coś się dzieje złego. Dobra, zabrało. Knight of Glory zdecydowanie. Także naprawdę jest fajny, jest fajna, fajny deck tutaj.
Pochowam już te karty, które raczej się nie znajdą w deku, albo na pewno się nie znajdą. Szable też odpadają. Jak widać, jestem głównie biały, aczkolwiek zielony jest dla mnie istotny i czerwony się może przydać, ponieważ mam tego Battle Maga. Mam też figurkę, która też tam gdzieś, prawda, z tego koloru może skorzystać. Dobra, Drag Mangler niech będzie. No nie jestem przekonany, że wszystkie piki wziąłem, brałem tak, jak powinienem brać, czy właściwie właśnie pikowałem czasami, ale wydaje mi się, że w miarę tak. Deck jest naprawdę przyjemny. Nie wiem, czy będzie dobry, ale wygląda przyjemnie. Być może ten Domri Radę powinienem zabrać, jednak nie wiem sam. No zobaczymy. Generalnie rzecz biorąc, jestem naprawdę zadowolony na razie. Deck ma bardzo fajne starty i... ma bardzo fajne starty i ma... i ma też fajny late. Ok, kolejna paczka, gdzie jest naprawdę masa wybitnych kart. Sword of War and Peace, Sword of Blood and Mind, Scavenging Ghouls, Recurring Nightmare. No, po prostu same dobre pozycje. Nawet Trun dla nas byłby świetny, ale wydaje mi się, że Sword of War and Peace wydaje mi się, że Sword of War and Peace jest najlepszy tutaj dla nas. To też jest bardzo silne oczywiście, daje stwora. Protekcja na zielony i niebieski, ale wydaje mi się, że War and Peace jest po prostu znacznie bardziej agresywny. Jest w stanie wygrywać grę o wiele szybciej. Sword of Blood and Mind ma też gorsze protekcje, wydaje mi się. Także spróbujemy właśnie w tym kierunku iść. Xenagos. Snapcaster, Sword of Light and Shadow, Katakumby, Mox Diamond, no okej. Okay. Co dla nas? Whenever Sword of Champion attacks order, choose the control gets... To jest bardzo dobry koleś do agro. Xenagos byłby dla nas okej też, ale wydaje mi się, że jednak chyba zabiorę sobie tego. Już ten Sultaric Champion ma szansę wrócić, to naprawdę. Mogę komuś zwinąć jakiś niebieski spell w stylu właśnie Commanda. No ciekawe. Jak zwykle w Cube Draftie nie wiem co wziąć. Chyba zwinę komuś Commanda i liczę, że Sultaric Champion wróci do mnie. Ależ no... Ajani. No, Tarmogoyf jest niezłą opcją. Jest Mirror Entity też bardzo silna. Skrorak. Wydaje mi się, że wybór jest między Ayani Vengeant i Tarmogoyfem. Tak sądzę. Chociaż w sumie Devil's Play jako taki splash też jest bardzo silny. Też jest w stanie wygrywać grę z niczego. No, zabiorę chyba Planeswalkera jednak. Wydaje mi się być solidniejszy generalnie. Celestian Signet, Strip Mine. Pielgrzym. Elf. Ravages of War. No to jest karta, która mnie ciekawi bardzo, bo to jest karta, która sprawia, że wygrywając ją, mając na stole przewagę, tak naprawdę oponent się nie jest w stanie obronić. Przepraszam, trochę mnie gardło atakuje. Hmm.
Ale zabiorę chyba Stripmina. Kartę, która niszczy landy. No, robi jeden za jeden w landach. To jest, myślę, ciekawa opcja. A proszę. Sword of Fire and Ice. Stoneforge Mystic. Elspeth Tyrell. Jeszcze Knight of Reliquary. Okej. Generalnie w WB nie jest zbierane, to już wiemy. Ale co mam tu zabrać, to nie wiem. Mystic byłby świetny, to byłoby bardzo dobre. To każda z tych kart jest dobra, czy bardzo dobra. Wydaje mi się, że wezmę jednak relikwiarza. Mimo wszystko. Angel of Serenity, Noble Hierarch, Wasteland, Treetop Village. Ciekawe. No, Noble Hierarch wydaje mi się być najlepszą opcją. Tak naprawdę, ale nie wiem, czy tego anioła jestem w stanie podarować. Siedem mana. Dobra, wezmę tego anioła. Wezmę Linvala kontra Garuk. Znowu trudny wybór. Myślę, że wezmę Linvala jednak. Nie wiem, jak bardzo tym zielonym będę, prawda? Więc... Whipcorder. Tapper. Kontra Armageddon. Armageddon to jest taki właśnie Ravages of War, prawda? To jest dobre w takich dekach agresywnych, ponieważ wtedy wkładasz szybko parę stworów na stół, rozgrywasz Armageddon, no i po prostu koleś nie ma landów, a ty masz stwory w grze, a on nie ma za bardzo co na stole, prawda, jeszcze. Więc to jest niezłe, ale wydaje mi się, że jednak wezmę sobie kolejnego typa za dwa, Tapera. I tutaj jest Uz versus Caracas. No Caracas ma tą zaletę, że mam sporo... Chwilę, zobacz ile mam legend. Jest Linvala, jest Talia. Dwie legendy do wracania. No to chyba jest za mało. Myślę, że jednak Scavenging Goose będzie lepszy. Ewentualnie Battlefield Forge. No, wezmę sobie jednak chyba Uza, mimo wszystko. O, Soltar Champion, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że wróci i wrócił. Także bardzo fajnie. Tarmogoyf też wrócił, jak widzicie. Avancen Pilgrim wrócił. No, generalnie ten deck będzie chyba naprawdę niezły. Boros Signet. Nie wiem, czy w ogóle będzie sens splaszować czerwień. O, jeszcze Village, super. Ściana jeszcze, dobra. Nie wiem, czy w ogóle będzie sens splaszować czerwony kolor. Mam co prawda tą Tajgę. Może warto, ale nie wiem, czy będę grał tym Battle Magiem. Mam naprawdę dużo kart. On jest fajny jako odpowiedź na artefakty. I jako po prostu sideboard, prawda? Natomiast chyba nie będę grał nim w mainie. No i wtedy oczywiście też nie muszę grać Ayanim. Jestem ciekaw, jak działa Path to Exile z tą kartą. Bardzo. Czy jak ją zexiluję, to poszukam sobie landa i ona będzie wracać, czy nie? Ale dobra, mniejsza o to. Zostawmy to na razie. Figurka. Relikwiarz. Resurgence. Boon Satyr na pewno. Hmm.
Champion, Recorder, Ayani, Wisp, Crusader, Legionista, Wraithhold, Invala, Repeller, Santita, Path to Exile. Jak widzicie, już jestem powyżej progu kart, które potrzebuję. Także nie wiem, na ile jestem w stanie, czy muszę po prostu przebierać, które karty mi są nie do końca potrzebne. Myślę, że Tarmogoyf jest trochę słaby w moim deku, mimo wszystko. No i nie wiem, czy będę grał tymi wszystkimi drugimi kartami. Aniołem, Garukiem, Avengerem. Te karty chyba są mi zbędne w tym deku. Wydaje mi się, że mam takie tempo, że jestem w stanie je sobie podarować. Teraz tylko się zastanawiam nad tymi dropami za 2, za 3. Jak to pozmieniać. No, jest tutaj parę trudnych wyborów, nie ukrywajmy. On szuka dowolnego lądu, prawda? Czyli mogę poszukać sobie Strip Mina i Tridu Village'a z tego gościa. To jest dosyć przyjemne. Myślę, na ile ten kolor jest mi potrzebny w tym deku. Nie jest zbyt agresywny, chyba sobie go daruję też. Tu już mamy bardziej agresję. Okej. Dobrze, wydaje mi się, że tak zostaniemy. Nie chcę zbyt kombinować. Zagramy na 17 landów. Szczególnie, że tak naprawdę Strip Mine no de facto nie jest lądem, tylko jest wymianą ląd za land. Sugeruje mi czerwoną manę, ale ja jej nie potrzebuję. Potrzebuję na pewno więcej forestów, nie wiem, gdzieś tak 8 forestów niech będzie. Jeszcze po jednym foreście i plencie. Ok, 17 lądów. Landów, 19 kreatur. No taki naprawdę heavy creature deck. Z fajnymi opcjami różnych komp. Nie wiem, na ile to będzie wystarczające, aby wygrać cokolwiek, bo moje tempo jest niezłe, ale nie jest jakieś wybitne. No i oczywiście jestem dosyć mocno chyba uzależniony od tych takich late dropów, które pozwalają mi wrócić do gry, prawda? Revel Arc wchodzi, coś tam wraca, prawda? Ewentualnie atakuje je z powietrza. Podobnie sam Tytan. Jeszcze myślę cały czas nad tym Ochran Viperem. Znaczy, przemawia za nim to, że jest, no, że dobiera karty, prawda? Ale niestety jest za 2 zielonej. I to jest trochę bolesne, bo nie chciałbym tych 2 zielonych specjalnie wiele tutaj mieć. Mam już Satyra. Mam Uza, mam Resurgence. Wydaje mi się, że zostawimy tak. I zobaczymy, co też z tego wyjdzie. No, wydaje mi się, że deck jest naprawdę ok. Szczególnie, że tak mówię, ja nie przyglądałem tych kart, więc nawet nie wiedziałem, co będzie się pojawiać. Oczywiście znam te karty w większości jakby już tam z lat grania w te kartoniki, ale nie przeglądałem, co jest w tym konkretnym cubie świątecznym. Cóż, no pozostaje mi jakby liczyć na to, że ten deck będzie wystarczający, aby coś ugrać. Czekamy na pierwszą rundę w takim razie.